Kuchenne rewolucje zawitały do Włocławka, gdzie znajduje się restauracja Kacze Sekrety. To właśnie tutaj pani Magda Gessler wyjawiła swoje najskrytsze sekrety w przyrządzaniu kaczki. Wprowadziła do menu kaczą wątróbkę panirowaną w owsie z zielonym chrzanem, żurawino i rabarbarem, pierś z kaczki serwowano na gorącym kamieniu z pierożkami z truskawką, czy fantastyczne kacze mielone. A wróbel zażyczył sobie jeszcze do tego wszystkiego czarną polewkę. Trzymajcie się krzeseł. Witajcie w Kaczych Sekretach. Muszę wam powiedzieć od razu pierwsza rzecz, która rzuca się ewidentnie w oczy. Jest tu bardzo ładnie. Generalnie wystrój tego lokalu jest odbiegający raczej od większości miejsc po kuchennych rewolucjach, bo zwykle to są takie małe lokale, zmienione po prostu, no szybko, nie oszukujmy się. A tutaj natomiast to wygląda bardzo ładnie, kwieciste wzory. Elementy z kaczkami, naprawdę wygląda to dobrze. A my dostaliśmy czekadełko na start z chlebem własnego wypieku, więc no, spróbujemy, zobaczymy, jak to smakuje. Sprawdzę ogóreczka. Dobry, czuć taki kwas, nie? Lubisz takie kwaśne? Ja bardziej wolę mało solne. Ale jeżeli chodzi o kiszony, to no to jest dobrze ukiszony ogór, powiem wam, tak, dobrze ukiszony. Dużo jest tutaj tych skwarek, spójrzcie, w tym smalczyku. Naprawdę całkiem spoko i to jest czekadełko. No i chlebek mięciusi, taki, no widać, że własnej roboty. Naprawdę fajny. I tu widzę, on jest chyba z różnymi ziarnami, widzę. Jest czarnuszka, jest siemnie lniane, jak widzę. Naprawdę bardzo spoko czekadełko. Na razie fajnie. A powiem wam coś jeszcze. Patrzyłem w menu i generalnie ceny są naprawdę bardzo przystępne. Tu kaczka koło 40 zł płacisz. Znaczy w sensie za dania z kaczką. Nie, że za całą kaczkę oczywiście. No to zajrzyjmy do menu, co tutaj możemy dostać. W menu znajdziemy tu dania kuchni polskiej. Od tatara począwszy, poprzez flaki, rosół, różnego rodzaju pierogi. Oczywiście jest również klasyka, czyli schabowy, mielony, dewolaj, golonka, stek z polędwicy wołowej, placki ziemniaczane. No i oczywiście specjalność tutejszego zakładu, czyli kaczka w przeróżnych wydaniach. Dzisiaj spróbujemy trzech dań pani Magdy Gessler i jednego tutaj z regularnego menu. I tak, zaczniemy od wątróbki kaczej, która już do nas przybyła i co ciekawe, jest ona na zimno, przynajmniej ten puchar jest chłodny i to jest właśnie panierowana wątróbka kacza w owsie. Do tego mamy mus rabarbaru oraz żurawiny i jeszcze do tego zielony chrzan. Następnie będziemy mieli zupę. Generalnie tutaj pani Magda Gessler wprowadziła chłodnik z botwiny, który jest właśnie na galaretce, ona, jeżeli dobrze pamiętam, z bażanta i perliczki. Natomiast jest to już poza sezonem, więc jej nie mamy dostępnej, ale mamy za to coś, co pewien youtuber nie za bardzo lubi, a ja generalnie uwielbiam, wróbel podejrzewam, że też nie będzie, jest to czernina. Czernina z kluską ziemniaczaną, z dodatkiem czarnuszki i to będziemy zaraz kosztować. Jeszcze mamy dodatkowo trzy dania Magdy Gessler, takie główne. Jedno to kacze udo, jedna pierś z kaczki i kotlety z kaczki. Jeżeli chodzi o ten kacze udo, to ono to jest taka klasyka, bo jest to po prostu okraszone skwarkami i ono jest podawane z modrą kapustą. A my spróbujemy pierś z kaczki i kotletów z kaczki, które będą miały w sobie coś wyjątkowego. No, same kotlety z kaczki są wyjątkowe, bo takiego czegoś nie je się na co dzień. Natomiast przejdźmy do naszego puchara. Od razu muszę powiedzieć, my dostaliśmy inną wersję, tak samo, bo sezonowo teraz prędzej dostajemy maliny niż pewnie niektóre tam produkty. Generalnie było napisane, że jest to rabarbar i żurawina, ale ja tu widzę, że tutaj jest malina. I w jednym z dań są pierogi z truskawkami. Pani powiedziała, że też są zmienione na maliny, bo one są sezonowo teraz, a truskawki, jak wiadomo, nie są. Ale dobre. Ale dobra wątróbka. Taka czerwona. Czekaj, ja to wydaje mi się, że muszę wyciągnąć sobie chlebek. Tak, ciężko się to je. Wygląda fantazyjnie, natomiast dostać się do tego nie jest już tak łatwo. Talerzyk mamy do tego. Jest duża szansa, że jemy to niepoprawnie, ale dobra, jakoś musieliśmy to wydobyć. I już sobie próbuję z tym musem. Ta panierka z owsu
jest chrupiąca tutaj, nadaje chrupkości takiej. Ta sama wątróbka, mięciutka. Bałem się troszeczkę, jak ją wyciągałem, bo generalnie puchar zimny. Mówię, ej, no to ona nie będzie miękka, ale ona sama jest gorąca. Natomiast tutaj cały ten mus, który jest właśnie w tym przypadku malinowy, on jest właśnie zimny. Taka fajna jest gra tutaj, wiesz, temperatur, że masz gorące mięso, czyli wątróbkę, podrób, no nie wiem, którzy nie nazwa tego mięsem, no okej, podroby są gorące, natomiast tutaj sam ten mus jest zimny. To jest fajne, ja lubię takie zabawy generalnie temperaturami. Smaczne to. Tylko nie wiem, ta malina, czy ona jest z rabarbarem tutaj? Chyba z rabarbarem. Ale czy bym powiedział, że jest to lepsze niż taka wątróbka klasyczna? Ja generalnie bardzo lubię klasyczną wątróbkę, ale jest naprawdę to spoko. Takie coś innego, nie? Nowatorskiego. Mm-hmm. I z pewnością tutaj widać... Podanie robi swoje. Naprawdę mega fantazyjne, tak jak już to powiedziałem. Ale powiem wam tak, że... jest też to smaczne, a to jest przystawka i w przystawce masz się nie najeść, tylko masz rozbudzić apetyt i to tutaj ewidentnie mój apetyt rozbudza, a już widzę, czym to jest. To jest żurawina, czy jest żurawina z maliną zamiast rabarbaru prawdopodobnie? A nie, rabarbar też jest. Czy jest rabarbar, jest żurawina i jest malina jeszcze. A maliny tam chyba nie było wspomniane w menu, ale spoko. Kiedy ostatni raz jadłeś wątróbkę? Oj, dawno. Ja dawno nie jadłem wątróbki. A ile to dla ciebie dawno? No, czyli kiedy? 3 miesiące. A, no to ja... z 25 lat. Wątróbki? No. Nigdy nie jadłeś? No, jak byłem mały, jadłem i mi nie smakowała, bo dla mnie ten zapach był nieprzyjemny. Okej. Okay. Tam już widzicie, czeka czernina. A czerniny ile nie jadłeś? O czerninę to dłużej. Z rok albo dwa. A ja 34 lat. Zapach nie jest zły. Nie. Kiedyś pamiętam zawsze, no ten zapach mi tak nie podchodził. Bo wątróbka ma specyficzny zapach, nie? Smakuje ci? Jakbym nie wiedział, że to wątróbka, to bym nie wiedział, że to wątróbka. Nie, jest w porządku. Najważniejsze dla mnie, że nie jest żylasta ta wątróbka. A jak w ogóle smakuje mus? Fajny. Robi przełamanie. Ciekawy. Dobry start mamy, a ja mam teraz dla wróbla propozycję. Zaczniesz od czerniny, ty. Nigdy nie jadłeś? Jestem ciekaw twojego po prostu smaku. Wiesz, co to jest czernina? Tak? No. Czernina to jest po prostu z rosołem, rosół i krew właśnie jakiegoś tam generalnie zwierzęcia. Akurat w tym przypadku mamy tutaj czerninę na krwi skaczki. Może być też właśnie krew inna. Natomiast tutaj mamy kaczą krew. No jak to kaczy sekret, no to kacza krew. No to teraz wielka chwila wróbla. No dobra. Rozumiem, że chcesz nagrać content, tak? Mnie babcia zawsze robiła czerninę na święta wielkanocne. Tata z dziadkiem zawsze się zajadali, ja nigdy nie spróbowałem. Więc jeżeli mi nie będzie smakować, to nie znaczy, że to jest zła czernina, pamiętajcie. No, ty masz uprzedzenie. Zapach trochę rosołowy. Nie jest złe, ty. Gdyby nie myślisz, że to jest krew, to bym opierdzielił może i całą miskę. Wbija się taka kwaskowatość. Nie wiem, czy tam jakieś może suszone owoce są, albo cytryna może dodana. Ja bym może trochę bardziej dopieprzył, może troszeczkę dosolił. Ale, no, obawiałem się, że... Nie tchniesz. Że wezmę pół łyżeczki i finito. A jak widzicie... Książulo, nie bój się. Jest git. Ogólnie, jak na pierwszy raz, było wyśmienicie. U mnie w domu, jeżeli chodzi o czerninę, to był rarytas. Jak się dostawało właśnie tą krew z kaczki, to potem się wołało czernina u nas. Tak jak na kartoflaka, nie wiem, czy mieliście też tak, ale no... Yeah.
Dobra, jedziemy. Ej, gęsta jest ta zupa, w sensie od tych kluskiewek, nie? Te kluski ziemniaczane, naprawdę jest ich dużo. Dobra, widać tutaj czarnuszkę nawet właśnie, te kluski są z czarnuszką. No i jedziemy. Dawno nie jadłem z rok albo dwa. To suszonych owoców jest taki posmak. On jest taki słodkawo-kwaśny, nie? Taki lekko kwaskowaty. No troszkę inaczej niż większość polskich zup, no bo to jest właśnie taki słodko-kwaśny smak. Naprawdę dobra, ale tak jak mówisz, ja też to dopieprzył troszeczkę. Powiem ci, że teraz, po tam minucie od jedzenia, to czuję trochę pieprzność w buzi, ale podczas jedzenia tego nie czuję. Aha, jest coś takiego, że czasami, wiesz, po jakimś czasie się dopiero uaktywnia to pieprzność, nie? Ej, dobra jest ta czerwina. Nie robiło się u mnie jakoś mega często tego. Ja lubiłem, ale ta jest naprawdę wyśmienita, ta czerwina. Jeżeli ktoś lubi czerwinę, to tutaj naprawdę jest dobra. Proszę Państwa, spójrzcie na danie od pani Magdy Gessler. Jest to pierś z kaczki i właśnie ona jest podana na takim grillowym kamieniu, który jest gorący i cały czas tutaj się grilluje, więc możemy sobie na przykład zdjąć sobie kawałek kaczki i dać dosmażyć sobie na tym kamieniu, żeby jeżeli ktoś woli bardziej wysmażone. Spójrzcie, do tego mamy pieczone jabłko, sos tymiankowy, buraczki z rzodkiewką, śmietana i pierogi. Bardzo fajnie mi się podoba ten pomysł pierogów. Oryginalnie tutaj w menu jest, że są one z truskawką, natomiast teraz nie ma sezonu na truskawkę, więc mamy z maliną. To jest jedno danie. To jest jedno danie. Wiecie, ile kosztuje? Cholera, 45 zł. Znajdźcie mi w Warszawie, żeby takie kosztowało danie z kaczką, tak podane. Jeszcze tutaj finezyjnie, naprawdę muszę przyznać, bo te pierogi mega fajne. Tu kilka sosików, żeby sobie spróbować. Naprawdę, ale zobaczymy jak smakuje, bo to jest najważniejsze. Wiesz, on się bardziej dosmażył. Mięciutka. Ja ją jeszcze troszeczkę dosolił. Ale jest bardzo dobrze przygotowana, jest mięciutka i zacznę sobie od sosu tymiankowego. Sól pieprz jest. Tak, sól pieprz jak coś jest, ale ja nie będę, ja po prostu będę korzystać z tych sosików, co mamy. A taki maślano-tymiankowy tutaj jest po prostu ten sos, mega dobry. Jeszcze spróbuję sobie z nim jeszcze raz. Przepyszny jest ten sosik. Cztery pierożki z malinką w środku. Ale taki żel jakby, nie? Taki w środku. Mega dobre. Bardzo dobre są te pierogi. I takie coś bardzo lubi się. No z kaczką, nie oszukujmy się. Generalnie kaczusia się lubi z kwaśnymi owocami, więc malina jak najbardziej tutaj pasuje. Zrobię sobie teraz taki myk. Słuchajcie, mogę zjeść to na różne sposoby. To jest zajebiste. Naprawdę najlepsze póki co dzisiaj. Co danie to lepsze. Jestem w szoku, bo jeżeli dobrze pamiętam, na Google Maps to ma 3,9 ocenę. Dobre buraczki. Też bym troszeczkę bym osobiście dopieprzył, ale ja lubię generalnie pieprzne potrawy. Spoko. Też jak najbardziej pasuje do kaczki. Dobrze zrobione. Tutaj jest jeszcze rzodkiewka. Spójrzcie, w tym jabłku jest jeszcze mus tutaj taki. Sobie możemy. A jeszcze z jabłkiem nie spróbowałem. Więc o. Sobie. Dziękujemy. Będzie gorące. Powiem tak, ja kompletnie nie mam żadnych pytań do tego dania. Jest ono przepyszne, kaczka jest świetna i jeszcze można ją sobie dosmażyć na jaki sposób chcecie. Możecie ją zjeść z pierogami z malinami. Tutaj możemy je zjeść właśnie z jabłkiem i tutaj jest żurawina do tego, właśnie tu. Sos tymiankowo-maślany, który jest fantastyczny. Do tego mamy buraczki, tutaj właśnie takie rzodkiewko. Jest śmietana, jak ktoś chce. Ale tutaj i jabłuszko pieczone, które jest, spójrzcie, super konsystencja. No nie mam pytań, to kosztuje 45 zł, cholera. Co to na Google robi, że ma 3,9? Ja nie wiem, to jest zajebista opcja. I tutaj widać to rękę pani Magdy Gessler, bo faktycznie są połączenia smaków i one są świetne. Nie zawsze to wyjdzie, jak wiemy, ale tutaj zrobione jest to genialnie i absolutnie danie, które tutaj koniecznie trzeba spróbować. Czyli co danie to lepsze, mówisz? Ja sobie jeszcze przysmażę tą kaczuszkę,
A zacznę od pierożka. Środek przypomina mi trochę taki kisiel. No właśnie mówię, takie żelowane, nie? Takie żelowane to jest. No to spróbuję na początku solą. Mięciusia. No. Zawsze wolałem kurczaki nad indykami, nad kaczką, a tutaj ta kaczka naprawdę robi robotę. Na trzecim miejscu bym dał? Na drugim miejscu bym dał i na trzecim miejscu, że kaczka z tymi dodatkami. Na pierwszym. Na pierwszym, no. Ja osobiście 1, 2, 3. A, czyli trzecie miejsce inne. Tak. Wróbel, mam do ciebie pytanie. Czy warto dać za to 45 zł? Słuchaj, za to moim zdaniem warto dać 60 zł. Dziękuję, dobranoc. Przechodzimy do kotletów z kaczki. Dobra, słuchajcie. Tutaj wygląda to danie nieco prościej. Nie wygląda na pewno tak skomplikowanie jak to obok i finezyjnie. Natomiast mamy tutaj surówkę z buraczków, która wygląda identycznie jak ta przy kaczce. Mamy tutaj właśnie warzywka z jakimś sosem koperkowym, jogurtowo-koperkowym, okraszone ziemniaczki i kotlety mielone, tylko że one są właśnie z kaczki. I to czyni wyjątkowym właśnie to danie, bo jednak takie coś to ja z kaczki nigdy nie jadłem takiego kotleta. Identyko jak mielone mojej mamy. No, wygląda jak mielone, ale patrz, on wygląda z jednej strony jest jaśniejszy, z drugiej ciemniejszy, widzisz to? Coś jest... Stopień przysmażenia. Zaraz sprawdzimy. Bałem się jednej rzeczy, że tu będzie generalnie troszeczkę suche, a nie jest kompletnie. Tu jest dodane do środka bankowo rosół z kaczki. Rosół. Pewnie z kaczki, no bo to jest z kaczki tutaj wszystko. Spójrzcie, tutaj dodane jest również siemnie lniane do środka i czuć to na języku. Czuć siemnie lniane na języku. Jeżeli ktoś zna smak, to od razu to wyczuje. Dobry jest ten kotlecik. Taki, powiem ci tak, jakby się dostał takiego mielonego, bardziej takim wyrazistym, ostrzejszym smakiem tutaj. I to siemnie lniane też zmienia. Ale jest on bardzo soczysty. Dzięki temu zabiegowi, wiesz, że dolałeś sobie tam rosołu do środka. Dobra, spróbuję ziemniaczka. To jest standardowy ziemniaczek. Kaczuszką. Mięciutki. Ale o tej porze młode ziemniaczki? No smakuje jak młody generalnie. Nie wiem, ale jest dobry. No, standardowy młody, bez żadnych tutaj udziwnień. Oczywiście. Sałateczka. Prawdopodobnie to, co mieliśmy i tam. Jabłko, rzodkiewka i właśnie burak. Do tego mamy koperek. Bardzo dobra generalnie sałatka. Na zimno, ja wolę ja wolę takie, wiesz, taką papkę, tylko na grubych oczkach tartą, na ciepło, ale to jest na przykład super. Na zimno, bardzo fajna forma podania buraka. Jestem mega zadowolony z tego miejsca. Nie spodziewałem się 3,9, wiesz, ocena, wiesz jak to jest. Ale tak, wszystko. Najgorzej może, jakby miał najmniej, co mi smakowało, to ciężko wskazać, ale chyba bym dał tą wątróbkę na początku, bo było jej po prostu mało. Po prostu to jest tak dobre tutaj, że chce się po prostu większe porcje. Ale ten kotlecik... Ale to jest dobrze dosolone. To jest bankowo ten rosół, bo jest tak dobrze dosolone. I też siemnie lniane. Naprawdę taki unikalny, niepowtarzalny smak tego kotleta, dzięki temu zabiegowi. Naprawdę, pani Magdo, przy ragazzi da mangiare, może tam się pani tak aż nie popisała, ale tutaj brawo. Ja już widzę, że one są pycha. Wyglądają identycznie jak moje mamy, no tylko że moja mama nie robi skaczki. No. Ile kosztuje to danie? 39. Jakbym był mega głodny, pewnie przyszedłbym na to danie, no bo dwa kotlety, dużo ziemniaków z pewnością bym się zapełnił. Więcej, a jeżeli nie? Byłbym tak normalnie głodny, to danie sztos. Ale jak ci smakuje? Dobry jest. Jest soczysty, nic nie trzeba dosolić, nic nie trzeba dopieprzyć. Gdybym tu przyszedł i dostał którekolwiek z tych dań, byłbym zadowolony. I z pewnością wyszedłbym z uśmiechem na ryju. Co widać? Słuchajcie, nie ma opcji, żeby ta rewolucja tutaj się nie udała. Jest przepysznie. Każde jedno danie
Był po prostu fantastyczny. Naprawdę, ja nie wiem, co tutaj robi ta ocena na Google 3,9, bo jest kompletnie nieadekwatna do tego, co dostaliśmy. Tutaj, z tych dań pani Magdy Gessler, naprawdę udało jej się i to bardzo. Tak więc my zachęcamy do odwiedzania tego miejsca, bo jest przepysznie, a was zachęcamy do lajkowania tego filmiku, jeżeli wam się to podoba, i zostawienia subskrypcji na kanale. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ciao! Gorzej, wiesz co jest teraz, Rubel? Że idziemy w kolejne miejsce i jak po zjedzeniu tego zjemy gdzieś indziej, to możemy tam po prostu zaniżyć ocenę, bo to jest takie porównanie z jednego dnia. To musimy jechać na kebaba, żeby zresetować sobie kubki smakowe.